Podcast Uniwersytetu Śląskiego. Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku. Wyzwania, dylematy, perspektywy. Dzień dobry, nazywam się Justyna Łapaj-Kucharska i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Uniwersytetu Śląskiego poświęconego wyzwaniom, dylematom i perspektywom, jakie pojawiają się przed polską polityką zagraniczną w XXI wieku. Dzisiaj rozmawiamy na temat relacji Polski z państwami Ameryki Łacińskiej, a moim i Państwa gościem jest pan ambasador Krzysztof Jacek Hinz, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Wenezueli i Brazylii. Witam serdecznie, panie ambasadorze, i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję również za możliwość udziału w podcaście i serdecznie pozdrawiam. Witam. Tematyka relacji polsko-latynoamerykańskich jest mi szczególnie bliska. Wynika to z moich zainteresowań naukowych. Poświęciłam temu zagadnieniu swoją pracę doktorską, konkretnie relacją Polski z wybranymi państwami Ameryki Łacińskiej po 90 roku, czyli w okresie, w którym coraz mniej mówiło się na temat relacji Polski z Ameryką Łacińską, czy na temat Ameryki Łacińskiej, miejsca Ameryki Łacińskiej w polskiej polityce zagranicznej. Większość literatury na temat tych relacji koncentruje się na latach wcześniejszych, różnych doświadczeniach kontaktów polsko-latynoamerykańskich, czy to w XIX wieku, czy w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Natomiast niewiele jest takich kompleksowych opracowań mówiących o relacjach polsko-latynoamerykańskich w okresie pozimnowojennym. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że w ogóle w Polsce mało mówi się o Ameryce Łacińskiej. Mało mówi się o Ameryce Łacińskiej w polskich szkołach, nie przekazuje się praktycznie w ogóle wiedzy o Polakach, którzy emigrowali masowo na ziemię Ameryki Łacińskiej pod koniec XIX wieku, czy to w ramach gorączki brazylijskiej, czy po powstaniach styczniowym, listopadowym, którzy zasłynęli w krajach tego regionu. Wspomnieć chociażby takie nazwiska jak inżynier Ernest Malinowski, który osiedlił się w Peru, był głównym projektantem budowniczym kolei transandyjskiej, Florian Rozwadowski, polski kartograf, badacz, który zyskał miano ojca brazylijskiej topografii, Ignacy Domeyko, nazywany z kolei ojcem górnictwa chilijskiego, który też wspierał rozwój kontaktów naukowych z polskimi ośrodkami, czy Karol Rolow-Miałowski, który walczył o niepodległość Kuby. I to są nazwiska, które w Ameryce Łacińskiej zostały upamiętnione, nie tylko przez liczne pomniki, ale od nazwisk wybitnych Polaków nazywane były też pasma górskie, nazwy miejscowości, odkryte minerały. Tymczasem wiedza nawet o tych najbardziej wybitnych postaciach nie jest w Polsce rozpowszechniona, a przecież tych osób polskiego pochodzenia, które zasłynęły w krajach Ameryki Łacińskiej, przyczyniły się do ich rozwoju, czy też rozwoju relacji z Polską, było znacznie więcej. Określani byli cichymi ambasadorami przyjaźni polsko-latynoamerykańskiej. Tymczasem, jeżeli Ameryka Łacińska już pojawia się na polskim gruncie, czy w polskich mediach, to albo w kontekście katastrof naturalnych, trzęsienia ziemi, huragany, wybuchy wulkanów, albo w kontekście problemów politycznych, gospodarczych czy społecznych tych państw, różnych afer korupcyjnych, brazylijskie fawele, tutaj są często eksponowane różnego rodzaju kryzysy gospodarcze, przy czym ta retoryka też jest dość interesująca. W prasie można było się spotkać na przykład z podjęciem tematyki problemów finansowych Brazylii, które zatytułowane były Samba brazylijskiego Reala, więc też w takim egzotycznym wymiarze, no ewentualnie w kontekście sportu, tak, rozgrywek piłkarskich pojawia się Brazylia, Argentyna, lub ewentualnie w prześmiewczej formie, kiedy to Donald Tusk otrzymał swego czasu najwyższe państwowe peruwiańskie odznaczenie Słońce Peru w 2008 roku. No, śmiechu było również co niemiara. I moja obawa w związku z tym jest taka, czy tego typu retoryka nie przekłada się na taki lekceważący stosunek do Ameryki Łacińskiej w ogóle w kontaktach międzypaństwowych, co powoduje właśnie traktowanie tego regionu głównie w kategoriach egzotycznych, a wyjazdy tam przede wszystkim jako takie wycieczki turystyczno-krajoznawcze, które w efekcie nie przekładają się na bardziej konkretne rezultaty. Znane były sytuacje swego czasu, kiedy polska delegacja, wybierając się na spotkanie z poważnymi biznesmenami latynoamerykańskimi, założyła hawajskie koszule i japonki. Stąd też moje pierwsze pytanie do pana ambasadora. Jaka jest, panie ambasadorze, percepcja Ameryki Łacińskiej w polskim społeczeństwie i w polskich gremiach politycznych przede wszystkim? Znaczy tak, zacznę od takiego
no nie tyle sprostowania, co takie uwagi, że ja zdecydowanie wolę mówić o regionie jako Ameryka Łacińska i Karaiby. Od jakiegoś czasu po prostu jest to wygodniejsze, dlatego że państwa karaibskie wyraźnie jakby się odcinają, mając jednocześnie łączność z całą Ameryką Południową i Środkową, ale jednak podkreślają swoją odrębność, w związku z czym no, lubię się posługiwać określeniem region Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Mm-hmm. Zanim powiem kilka słów na temat tej percepcji i tego, jak to też jest w gremiach politycznych postrzegane, to może by było warto parę słów powiedzieć o tym faktycznie, jaka jest pozycja Ameryki Łacińskiej i Karaibów na scenie globalnej. No więc jest to, to może być uznane jako truizm, ale jednak prawdziwy, że region ten jest ważnym podmiotem na scenie międzynarodowej i takim aktywnym uczestnikiem rywalizacji globalnej. No, na forum ONZ reprezentują go łącznie 33 państwa, tak? Trzy państwa, Brazylia, Meksyk i Argentyna, należą do ekskluzywnej grupy G20. Natomiast w ostatnich latach powiększyła się również liczba państw latynoamerykańskich należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. A więc oprócz Meksyku i Chile do grona OECD dołączyły również Kolumbia i Kostaryka. No a w kolejce są jeszcze następne państwa. Trzeba tu jednak powiedzieć, że w ostatnich latach tę pozycję Ameryki Łacińskiej i Karaibów na scenie globalnej osłabił rozchwiany taki proces integracji regionalnej. To znaczy kraje Ameryki Południowej poróżnił przede wszystkim stosunek do wydarzeń w Wenezueli, tak. No co doprowadziło praktycznie do pogrzebania liczącej 12 państw Unii Narodów Południowoamerykańskich, w skrócie UNASUR. Taką próbą wypełnienia powstałej luki było zainicjowanie w marcu 2019 roku działalności Forum na Rzecz Postępu i Rozwoju Ameryki Południowej, zwanego PROSUR, do której akces zgłosiło początkowo 7 państw. Z kolei 3 państwa, no, znaczy to były Brazylia, Chile, Ekwador, Gujana, Kolumbia, Paragwaj i Peru. Z kolei 3 państwa, Argentyna, Boliwia i Wenezuela, zabiegają o reaktywację na nierozwiązanego jeszcze formalnie bloku UNASUR. Przyłączyć się teraz do nich mogą też Chile i Peru, gdzie w wyniku ubiegłorocznych wyborów niedawnych prezydenckich sprawują władzę lewicowi politycy. Choć reaktywacja wydaje mi się jednak mało prawdopodobna, gdyż ta różowa fala jest, no, wprawdzie wzrosła w ostatnich wyborach, tak. Ale jest jednak słaba i to są już inne czasy niż to było kilkanaście lat temu. Osłabła również wspólnota państw latynoamerykańskich i karaibskich, w skrócie CELAC, która była dotychczas głównym forum regionalnej współpracy z Unią Europejską. Taki ostatni szczyt Unia Europejska-CELAC odbył się no, już 6 lat temu, w 2015 roku. I ten dialog taki regionalny był kontynuowany na szczeblu ministrów i roboczych. Brazylia całkowicie zawiesiła swój udział w pracach CELAC. No to osłabienie tej współpracy, współpracy regionalnej, no to też osłabia pozycję tych państw na arenie międzynarodowej. Tak, żeby nie przedłużać za bardzo, to warto też powiedzieć o tym, że w ostatnich latach no, szczególnie wzrosły wpływy Chin. Cały region stał się jakby terenem takiej rywalizacji Chin, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Rosja też, podobnie jak Chiny, usiłowała wykorzystać tak zwaną dyplomację szczepionkową, żeby umocnić swoją obecność, aczkolwiek w przypadku Rosji no nie jest to nie są takie duże możliwości jak w przypadku Chin, gdyż nie ma po prostu takiego potencjału gospodarczego, sprowadza się głównie do chęci wykorzystywania na przykład w roli straszaka Wenezueli czy Kuby, czy też wzmacniania współpracy wojskowej, ostatnio na przykład z Argentyną. Także
Także można powiedzieć, że ten region stał się jeszcze bardziej po ostatnich 2 latach jakby terenem większej rywalizacji Stanów Zjednoczonych, głównie Chin i Unii Europejskiej. Unia jest zresztą trzecim partnerem handlowym i pierwszym inwestorem w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Jest też znacznym, największym dawcą pomocy rozwojowej dla regionu. No zresztą dla państw latynoamerykańskich, w związku z tym, że dla wielu z nich Chiny stały się głównym partnerem handlowym, wybór między Chinami a Stanami Zjednoczonymi staje się często bardzo trudny i to też należy śledzić. Podcast Uniwersytetu Śląskiego. Rozmowa z ekspertem. Wracając do tego, co pani pytała, jaki jest odbiór faktycznie Ameryki Łacińskiej. No ja odnoszę takie wrażenie, że cały czas niestety funkcjonują takie stereotypy. Duży wpływ na to, szczególnie w naszym polskim odbiorze, ma na to europocentryzm i różnego rodzaju stereotypy. No chociażby w warstwie językowej funkcjonuje w języku polskim określenie ale Meksyk, dziki Meksyk, prawda? Mm-hmm, jako jakiś wielki bałagan, coś tak. W ogóle niebywałego, po prostu jakiś zupełny odjazd. No więc to przeszło do naszego języka, do naszej kultury, no za pośrednictwem amerykańskich filmów z czasów rewolucji meksykańskiej, więc to ma też niewiele wspólnego z tym, z dzisiejszym Meksykiem. Tam również pamiętam, że w maju ubiegłego roku, to tak utkwiło mi w pamięci, Onet na przykład zamieścił taki materiał Samba na Białorusi, dlaczego Łukaszenka przyjął latynoski model walki z koronawirusem. No to jest to dosyć groteskowe, to znaczy stawia się w jednym rzędzie Łukaszenkę, tak, i całą Amerykę Południową. Autor dopuszczał się tam jakichś bezzasadnych uogólnień. Natomiast w ogóle nie wspominał o tym już wówczas, że no, wprawdzie Brazylia i Meksyk w początkowym okresie pandemii sobie dosyć z tym problemem nie radziły. No niemniej w obu tych krajach dzięki działaniom władz stanowych podejmowane były odpowiednie kroki, a poza tym we wszystkich bez wyjątku państwach regionu były odwołane lub zmienione terminy wyborów prezydenckich, parlamentarnych, stanowych czy plebiscytu konstytucyjnego w przypadku Chile. Wcześniej ten sam Onet opublikował artykuł też pod takim tytułem Ciała na ulicach, tu chodziło o Ekwador, historyczna liczba zabójstw, tu chodziło, że mniej tych zabójstw z powodu pandemii w Medellin w Kolumbii i dymisja ministra zdrowia, tu chodziło o Brazylię, czyli krótko mówiąc, koronawirus w Ameryce Południowej, no, czyli dający taki obraz czytelnikowi no po prostu na jakiś niezwykle egzotycznego, nie radzącego sobie z pandemią i z sytuacją, w jakim się znalazł cały region, problemami. Więc byłoby bardzo źle, ale z drugiej strony, to znaczy mówiąc bardzo źle, mam na myśli no, funkcjonowanie ciągle takich stereotypów i tak zwanej egzotyki, co w obecnych czasach jest dla mnie w ogóle jakimś absurdem, dlatego że egzotyczni to jesteśmy w czasach globalizacji. Ameryka Łacińska jest tak samo dla nas egzotyczna, jak my dla Ameryki Łacińskiej. To w ogóle jest bezsensowne, prawda? No niemniej te palmy zachęcają do takich skojarzeń, ale takim optymistycznym dla mnie elementem jest to, w jaki sposób młodzi ludzie odbierają kraje latynoamerykańskie, to znaczy jak wzrosło zainteresowanie tym regionem dzięki muzyce, dzięki kuchni latynoamerykańskiej, dzięki podróżowaniu młodych ludzi, no jakby coraz większym otwarciu i chęci poznania faktycznie, czym jest Ameryka Łacińska i Karaibi. Natomiast jeśli chodzi o gremia, nasze gremia polityczne, no to niestety, ale ten region jest postrzegany jako gdzieś daleko na końcu za Azją, Bliskim Wschodem. Niestety jako dosyć egzotyczny region,
i często też pod wpływem brakuje takich ocen rzeczywiście no, miarodajnych, które by wynikały z oceny faktycznej sytuacji w tych krajach i możliwości potencjału w tych krajach, a poleganiu na jakichś ocenach trzeciorzędnych, czy też z innych źródeł. W związku z czym niestety, ale Ameryka Łacińska ciągle jest jednak takim kopciuszkiem dla naszych polityków i też w naszej polityce zagranicznej. No właśnie, to bardzo ładnie wszystko wygląda w takiej sferze deklaratywnej, to znaczy od lat słyszymy bardzo dużo różnych zapewnień polskich polityków, że Ameryka Łacińska jest ważnym regionem w naszej polityce, natomiast no, w istocie jest to obszar drugoplanowy. W czasach zimnej wojny relacje, tak jak wiemy, były oczywiście przede wszystkim motywowane głównie politycznie, ideologicznie. Z kolei po zimnej wojnie nie było też za dużo przestrzeni w polityce zagranicznej Polski na rozwój relacji z państwami pozaeuropejskimi, w tym z państwami Ameryki Łacińskiej, ze względu na różne inne priorytety, zwłaszcza koncentrację oczywiście na dołączeniu do zachodnioeuropejskich struktur integracyjnych NATO i Unii Europejskiej, ale również po stronie Ameryki Łacińskiej nie było wtedy zbyt dużo przestrzeni do nawiązywania relacji z takimi państwami jak Polska, bo też następowały tam intensywne zmiany polityczne, koniec rządów wojskowych, rozwiązywanie niektórych konfliktów zbrojnych i właśnie początek procesów demokratyzacyjnych. Natomiast obecnie zmieniają się realia międzynarodowe. Z jednej strony istnieje potrzeba dywersyfikacji polskiej polityki zagranicznej, a z drugiej strony, tak jak wspomniał pan ambasador, ta pozycja Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest dostrzegana przez wiele państw, liczących się państw na świecie, przez wiele państw europejskich czy gospodarki azjatyckie, ale również państwa w naszym bliskim sąsiedztwie, jak Czechy, Słowacja, Węgry, które przywiązują dużo większą wagę do relacji z państwami tego regionu. No i co też wydaje się szczególnie istotne z naszej perspektywy, Ameryka Łacińska jest przecież bardzo ważnym partnerem dwóch naszych najważniejszych partnerów, czyli właśnie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. I czy w związku z tym istnieją według pana ambasadora obecnie w trzeciej dekadzie XXI wieku, w obliczu zmieniającego się ładu międzynarodowego, powstającego być może nowego koncertu mocarstw, między innymi właśnie z tą rosnącą rolą Chin na świecie i także ich wpływów w Ameryce Łacińskiej, przesłanki przemawiające za zwiększeniem roli i znaczenia Ameryki Łacińskiej w polskiej polityce zagranicznej, też takie dodatkowe, ale bezpośrednio związane z tym pytanie, czy powinniśmy też być może w określaniu naszych interesów w relacjach z Ameryką Łacińską brać właśnie pod uwagę fakt, że z jednej strony jest to region historycznie istotny, będący strefą wpływów Stanów Zjednoczonych, ale właśnie od pewnego czasu też staje się istotnym obszarem wspomnianej przez pana ambasadora rywalizacji chińsko-rosyjskiej. No więc to można też sformułować inaczej, dlaczego warto zajmować się w ogóle tym regionem. No, wydaje mi się, że przede wszystkim ze względu na potencjał współpracy gospodarczej. No, to jest jednak region o potencjalnie ogromnym, potencjalnie dużym wzroście liczebnym klasy średniej, wciąż niewykorzystanym, a co za tym idzie ogromny po prostu rynek. Warto się nim zajmować, dlatego że musimy dywersyfikować też nasze rynki zbytu, tak, że no jest to region jakby wymarzony w sytuacji, kiedy taki, że niewykorzystany potencjał współpracy gospodarczej stał się wręcz mantrą, kiedy się mówi o relacjach z Ameryką Łacińską. Słyszę to już od 20 lat, to po prostu się to już trudno tego słuchać jest tak naprawdę. Wspomnieliśmy już co nieco na temat tego, jak Ameryka Łacińska jest postrzegana w Polsce, a jak Polska jest postrzegana w Ameryce Łacińskiej. Czy istnieje zainteresowanie ze strony partnerów latynoamerykańskich dzisiaj współpracą z Polską? Mamy tutaj przykłady różnych polskich firm, prawda, które od lat dobrze funkcjonują w Ameryce Łacińskiej, czy to Selena, tutaj Chemia Budowlana w Brazylii, czy Famuresa, przemysł maszynowy w Brazylii i Meksyku,
Melex to branża motoryzacyjna w Argentynie, czy dr Irena Eris w Kolumbii, to dosłownie kilka przykładów firm, jest ich znacznie więcej. No i przede wszystkim największa polska inwestycja zagraniczna, tak? KGHM, kopalnia złota, miedzi i molibdenu w Chile. Czy polskie produkty mają szansę zaistnieć na rynkach latynoamerykańskich? Jakie jest nastawienie partnerów latynoamerykańskich do współpracy z Polską? Ja myślę, że no, był taki moment, że w przypadku, mogę to mówić, na podstawie, kiedy Meksyk i wiele innych państw latynoamerykańskich no, zaczęło postrzegać Polskę jako ważne państwo w Unii Europejskiej i lidera też w Europie Środkowej. Stąd się wzięły nasze taki wspólny dokument z Meksykiem, wytycznych dla dwustronnych relacji, no, który później stał się podstawą do wspólnej deklaracji o zamierzonym partnerstwie strategicznym. Stronę partnerstwa strategicznego to się nazywało. No więc dało się zauważyć jeszcze przed reformami na przykład edukacji w Polsce bardzo duże zainteresowanie w związku z sukcesami, jakie osiągali w różnych rankingach nasi uczniowie, duże zainteresowanie korzystaniem z wzorców edukacyjnych Polski w Ameryce Łacińskiej. No, teraz to się chyba wszystko trochę zmienia i to trochę inaczej wygląda. Natomiast no, niewątpliwie w ostatniej, po transformacji w Polsce znacznie wzrosło postrzeganie w miarę upływu czasu, postrzeganie znaczenia Polski, siły Polski jako państwa, jednego z liczących się państw unijnych. Jeśli chodzi o nasze produkty, no to ja myślę, że to jest bardzo, bardzo otwarty rynek. Tak jak pani wspomniała o Słowacji, Czechach, no to faktem jest, że na przykład nasze obroty handlowe ze Słowacją czy z Węgrami, no są większe niż z całą Ameryką Łacińską i Karaibami. Więc ta mantra, że konieczność zwiększenia współpracy, no to jest jak najbardziej aktualna. Natomiast w tej chwili, to znaczy dotąd jakby takimi głównymi towarami eksportowanymi przez Polskę do Ameryki Łacińskiej, no oprócz statków, głównie do remontu, urządzenia elektryczne i elektroniczne, maszyny, urządzenia mechaniczne, pojazdy samochodowe, paliwa, oleje mineralne, nawozy, a importowaliśmy do tej pory oprócz statków do remontu komponenty paszowe, takie tak zwane makuchy sojowe, owoce, orzechy, samoloty, jak Embraery z Brazylii, prawda, i rudy metali. Jednakże istnieją możliwości wprowadzenia na rynki latynoamerykańskie przedsiębiorstw reprezentujących takie zaawansowane technologicznie sektory jak energetyczne, zielonych technologii IT i usług farmaceutycznych, czy przetwórstwa rolno-spożywczego, zbrojeniowy i sprzętu górniczego. Więc to, o czym już pani wspomniała, że są też już polskie firmy, które z powodzeniem zainwestowały w Brazylii, Kolumbii, głównie Argentynie, tak. No, tych liczba przedsiębiorstw, które zainwestowały w Polsce, jest wciąż bardzo znikoma, także tu też jest bardzo duże pole do współpracy. Mm-hmm. Tutaj z jednej strony właśnie te maszyny, urządzenia górnicze, o których pan ambasador wspomniał, ale też całe takie know-how, prawda, w ogóle doświadczenie polskich górników i też myślę, że właśnie takie know-how transformacji też ustrojowej tutaj w kontekście Boliwii swego czasu były rozmowy w ramach konsultacji politycznych na ten temat. Panie ambasadorze, chciałabym się odnieść teraz do dokumentu i takiej podstawy formalno-prawnej relacji, czy pewnych wytycznych, może tak bardziej powinnam powiedzieć. W 2004 roku powstała Strategia Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się, gdzie jednym z omawianych regionów świata był właśnie region Ameryki Łacińskiej i Karaibów. W strategii tej dokonano podziału na państwa ważne i priorytetowe dla Polski. Jako priorytetowe w tym regionie uznano Brazylię, Argentynę, Meksyk i Chile, a jako ważne Kolumbię,
Kolumbię i Wenezuelę. Dokonano też dość pobieżnej oceny sytuacji wewnętrznej w tych państwach i takiej również powierzchownej raczej analizy obszarów rozwoju relacji. No oczywiście dzisiaj 2022 rok należy stwierdzić, że ta strategia jest już raczej zdezaktualizowana. Natomiast nie powstał de facto żaden nowy oficjalny dokument, który byłby rzeczywiście wykładnią polityki, tak, czy właśnie takiej nowej strategii rozwoju współpracy Polski z państwami tego regionu z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. No a i wtedy opracowanie to pozostawiało raczej wiele do życzenia. Pominięto chociażby takie kraje jak Peru czy Kuba, w odniesieniu do których też przecież istniał i nadal istnieje spory potencjał rozwoju współpracy. I zastanawiając się nad tymi kluczowymi dla Polski w obszarze Ameryki Łacińskiej i Karaibów państwami, chciałabym też jeszcze nawiązać do odnotowanych pewnych pozytywnych tendencji gospodarczych, to znaczy w 2021 roku nastąpił wzrost ponad kilkudziesięcioprocentowy, wzrost eksportu i obrotów handlowych Polski z Meksykiem, Chile i Argentyną, też wzrost eksportu i obrotów z Peru i Kolumbią. Tutaj handel z Meksykiem okazał się rekordowy, ponieważ w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2021 roku ta wartość eksportu wzrosła o 170% i wyniosła ponad 570 milionów dolarów. No i też kilkudziesięcioprocentowe wzrosty właśnie eksportu w przypadku Peru, Chile, Argentyny, Kolumbii. Jeżeli chodzi o współpracę polsko-brazylijską i wymianę handlową, to ten poziom wyniósł około 2 miliardy dolarów. Natomiast nie zmienia to faktu, że w ogólnym ujęciu eksport do Ameryki Łacińskiej i Karaibów nadal stanowi około 1% całości polskiego eksportu, a import zaledwie 1,7% całkowitego importu. Stąd też moje pytanie w nawiązaniu jeszcze do tej strategii. Jak pan ambasador ocenia tę strategię? Jakie państwa dzisiaj moglibyśmy wskazać jako najbardziej perspektywicznych partnerów Polski w Ameryce Łacińskiej? Czy ten podział zaproponowany przez strategię z 2004 roku jest jeszcze w jakimś stopniu aktualny? Znaczy, o tej strategii z 2004 roku to szczerze mówiąc ja już zdążyłem zapomnieć. Bardziej raczej mam w głowie taki dokument, który opracowaliśmy w ministerstwie kilka lat temu, w 2014 roku. Tak, ja się zapoznałam z tym dokumentem, przerwę tylko na sekundkę, ponieważ tam we wstępie właśnie jest zaznaczone, że nie jest on wykładnią, prawda, polityki Polski wobec Ameryki Łacińskiej. No, to były takie jakby zalecenia dla opracowania strategii na szczeblu rządowym. No, w każdym razie od tego czasu w sensie politycznym się sporo zmieniło, natomiast w sensie naszych relacji jakby widzę możliwość kontynuowania wielu pomysłów. To znaczy tak, no oczywiście Brazylia, Meksyk i Argentyna no pozostają jakby naszymi głównymi partnerami ze względu na wielkość tych państw, ze względu na liczbę mieszkańców, powierzchnię, wielkość rynków i znaczenie też globalne tych państw, to o czym wspomniałem, że należą do G20 na przykład, choćby, czyli taką chęć też udziału, wpływania na politykę międzynarodową, na no, ambicje bycia globalnymi graczami. Także te kraje są rzeczywiście, jeśli chodzi o wyzwania gospodarcze, dla nas istotne. Szczególnie istotny jest oczywiście Brazylia, z którą mamy gigantyczny tradycyjnie już deficyt, natomiast Meksyk o dziwo od no co najmniej 5 lat jest naszym głównym jakby kierunkiem naszego eksportu. Ten eksport wyraźnie wzrósł. To zresztą te dane, które pani przytoczyła, były bardzo zaskakujące, że w czasach pandemii tak. Udało się, spodziewaliśmy się innych rezultatów, ale jednak się udało zwiększyć te obroty, więc ona nie wpłynęła na jakieś ograniczenie możliwości. Więc te trzy państwa, z Argentyną to jest jakby oddzielny temat, gdyż ta współpraca mogłaby o wiele lepiej wyglądać, nie zawsze się układa jakby tak, jaki jest dwustronny potencjał. Natomiast na pewno od jakichś 6 lat wzrosło nasze zainteresowanie i to między innymi też było taką wytyczną i pierwszą jakby sprawdzoną, jakby zrealizowaną
zrealizowanym zaleceniem owych wyzwań, które opracowaliśmy dla polityki zagranicznej, to jest Sojusz Pacyfiku, czyli blok, taki blok, regionalny blok integracji, najbardziej skuteczny, potężny obszar, no to jest Meksyk, Chile, Kolumbia i Peru, i który no nie tylko jest dla nas jakby obiecujący, jeśli chodzi o rozwijanie współpracy gospodarczej, ale też w dużym stopniu te państwa są jakby like-minded countries, czyli one bardzo często zajmują podobne stanowiska, czyli też mogą być naszymi bliskimi sojusznikami w relacjach politycznych czy na forum międzynarodowym. Zresztą od 2015 roku no, Polska ma status obserwatora przy Sojuszu Pacyfiku, chociaż chyba w niewystarczającym stopniu to wykorzystujemy, no ale staramy się coś robić. Jeśli chodzi o to, co wspominała Pani w tej strategii z 2004 roku, no to w przypadku Wenezueli to oczywiście wszystko się zupełnie inaczej potoczyło. Zresztą nawet trochę się dziwię, że jeszcze w 2004 roku mogliśmy przyjmować taką strategię, bo już to było za rządów Chaveza i to już było po okresie, kiedy Chavez się jednak zadeklarował jako zwolennik swoistego komunizmu, wyznawca boliwariańskiej rewolucji. Tak, socjalizmu XXI wieku. No, Wenezuela niestety jest to potencjał, który drzemie. No, jest to kraj, który przeżywa dramat i oczywiście nie możemy realizować, choćbyśmy chcieli, naszych pomysłów rozwoju dwustronnych relacji. Trochę inaczej to wygląda z Kubą od tamtego czasu, gdyż wznowiliśmy nasze, jakby odświeżyliśmy nasze relacje i pojawiły się nawet możliwości większej współpracy gospodarczej, co jeszcze kilka lat temu jakby znalazło odzwierciedlenie w dużym wzroście eksportu, szczególnie naszej żywności na Kubę. No i pozostają też inne kierunki, na przykład Ameryka Środkowa, czyli region, który być może no to nie jest taki region tak silny i mający też wiele problemów, ale tak silny, porównywalny z tymi głównymi naszymi partnerami, no ale jednak jest istotny i też ze względu na bliskość z Karaibami otworzyliśmy tam ambasadę w Panamie kilka lat temu, w 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam. No więc należałoby liczyć na to, że nasze też relacje gospodarcze, przede wszystkim z takimi krajami jak Panama, jak Kostaryka i z niektórymi państwami karaibskimi, no znacznie wzrosną. To ciągle czeka jakby na realizację. Słuchasz podcastu Uniwersytetu Śląskiego na temat polskiej polityki zagranicznej. Warto tu podkreślić, że Panama i Kostaryka, dwa nieduże kraje, prawda, w Ameryce Środkowej, ale to jednak też je możemy uważać za like-minded countries, bardzo często zajmują podobne stanowiska i możemy z nimi prowadzić bardzo rzeczową współpracę na forum międzynarodowym. Jeszcze warto podkreślić, że Polska ma również status obserwatora przy Organizacji Państw Amerykańskich. Także jest jakby wiele miejsc, aren, w których możemy realizować nasze relacje z tym regionem. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jakby do priorytetowych kierunków naszej polityki zagranicznej i zgodnych z polskimi racjami stanu należą, bądź też powinny należeć obszar Unii Europejskiej, relacje transatlantyckie i kraje wschodniego sąsiedztwa. Jednakże nie możemy tracić z pola widzenia regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, no, który liczy około 660 milionów mieszkańców. Tak? Także jest to niezwykle dla nas atrakcyjny partner gospodarczy. No i też ciekawy partner, jeśli chodzi o współpracę polityczną.
Panie ambasadorze, czy moglibyśmy jeszcze też nawiązać tutaj, skoro mówimy o takim międzynarodowym wymiarze i właśnie statusie obserwatora Polski, chociażby przy Sojuszu Pacyfiku, tutaj też poczynionych zmianach, czy w kontekście właśnie uruchomienia placówki dyplomatycznej w Panamie. Gdybyśmy mieli wskazać takie w takim bardziej w międzynarodowym, globalnym wymiarze ewentualne wspólne interesy, które dzisiaj pojawiają się we współpracy, czy są potencjalnymi obszarami współpracy Polski i Ameryki Łacińskiej? No, z pewnością do takich wspólnych interesów mogą należeć, może należeć współpraca w zakresie zrównoważonego rozwoju, także w zakresie zarządzania internetem, w zakresie reformowania ONZ. Czy też, no, chciałoby się powiedzieć, nie wiem do jakiego stopnia, do niedawna tak, zmian klimatycznych. Nawiązując jeszcze do pewnych trudności, które też zostały ujęte w tej już zdezaktualizowanej strategii, ale właśnie mając na uwadze potrzebę aktualizacji różnych uwarunkowań. Tak jak wspomnieliśmy, region Ameryki Łacińskiej jest w polskiej polityce postrzegany raczej właśnie stereotypowo jako zbyt trudny, zbyt odległy, czy wręcz czasem nieatrakcyjny. No a z drugiej strony, jak przekonywał wybitny badacz Ameryki Łacińskiej, profesor Andrzej Dębicz, Polska ze swoim latynoamerykańskim dorobkiem informacyjnym, analitycznym, indywidualnym czy instytucjonalnym jest jednym z kilku krajów Unii Europejskiej, które mają możliwość większego wpływu i oddziaływania w tym regionie. Tyle tylko, że jak zauważył profesor Andrzej Dębicz, Słowacja nie oddała swojej polityki wobec Ameryki Łacińskiej w pacht Hiszpanii, lecz w przemyślny sposób, także za pośrednictwem programu współpracy akademickiej, z jej doświadczeń korzysta. Paradoksem przy tym jest to, że słowacką latynoamerykanistykę tworzono w latach 90. XX wieku w Bratysławie przy walnym udziale naukowców i ekspertów z Warszawy. I mając to na uwadze, jakie możemy wskazać obecnie główne problemy czy takie czynniki utrudniające rozwój relacji Polski z państwami Ameryki Łacińskiej, zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie latynoamerykańskiej? Oj, to jest oczywiście bardzo, bardzo obszerny temat, to znaczy tak, w przypadku strony latynoamerykańskiej, czy też regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, no takim problemem jakby endemicznym jest korupcja, jest zbrojna przestępczość i ubóstwo. Ameryka Łacińska i Karaiby są regionem, w którym od lat notuje się najwyższy na świecie wskaźnik zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. No co może do jakiegoś stopnia być odstraszać przedsiębiorców. Ubóstwo wydawało się, że udało się ograniczyć w pierwszej dekadzie tego stulecia, bo wzrost gospodarczy związany z boomem surowcowym w tamtym okresie umożliwił niektórym krajom regionu realizację programów socjalnych, ale i zapewniło to awans społeczny milionom Latynoamerykanów. Ale w drugiej dekadzie ten wzrost gospodarczy się załamał. Ponownie zmniejszyła się liczebnie klasa średnia, a ubóstwo jest jednym z takich problemów strukturalnych, które utrudniają zrównoważony rozwój. No też pandemia COVID-19 przyczyniła się do pogłębienia problemów istniejących już wcześniej. Jak się szacuje, obecnie liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa wzrosła w ostatnich 2 latach do ponad 30% wszystkich mieszkańców regionu. Z kolei za czynniki utrudniające jakby rozwój współpracy gospodarczej ze strony Ameryki Łacińskiej i Karaibów często uznaje się bariery administracyjne i protekcjonizm handlowy. Sceptycy tłumaczą często ten niski poziom wymiany handlowej tym, że region dzieli od Europy duża odległość, koszty transportu, a dodatkowe przeszkody we wzroście naszego eksportu stanowią ta wspomniana polityka protekcjonizmu, bariery pozataryfowe, czy też korupcja i zbrojna przestępczość. Ale kojarzenie tego dynamicznie rozwijającego się mimo wszystko regionu tylko z tymi problemami byłoby jednak dużym błędem. Z kolei z naszej strony takie aktualne problemy utrudniające rozwój tych relacji, no to jest
brak podmiotowości niestety Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przestało pełnić rolę koordynatora polityki zagranicznej. Sprawy unijne są w gestii kancelarii premiera, tak, mamy tam pana ministra Szymańskiego. Sprawy amerykańskie w zasadzie przeszły do urzędu prezydenta. Sprawy współpracy gospodarczej za granicą porozrzucane są po różnych resortach. Sprawy polonijne są w gestii pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Właściwie nie wiadomo, jaką rolę pełni MSZ w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej. I jeszcze gorzej, w zasadzie nie mamy żadnej polityki zagranicznej. W przypadku Ameryki Łacińskiej obserwujemy niestety brak strategii długofalowej i podejmujemy często jedynie doraźne działania. Takim istotnym problemem, jaki widzę po naszej stronie, jest słabość dyplomacji ekonomicznej. Otóż tu by trzeba powiedzieć troszkę kilka słów więcej, gdyż po rozpoczęciu zmian ustrojowych powołaliśmy Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych, która potem powstała Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu. Zamknięliśmy biura radców handlowych, a PAIH tak zwany, czyli Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu, podporządkowana została Polskiemu Funduszowi Rozwoju, czyli odcięta została ta agencja od MSZ. Ja nie widzę sensu przywracania działalności dawnych biur radców handlowych. Raczej należy na nowo przemyśleć, jak powinna być umocowana taka Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu, jak powinny działać zagraniczne biura handlowe PAIH. Jestem przeciwnikiem burzenia wszystkiego i budowania od nowa, co jest, zdaje się, naszym narodowym hobby. Należy starać się raczej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie udało się wprowadzić w życie pomysłu, który wydawał się właściwy. Obecna działalność PAIH to jedno wielkie nieporozumienie. Brakuje odpowiednich procedur, budżetu oraz rozeznania co do prawa obowiązującego w innych państwach. Zagraniczne biura handlowe w obecnej postaci nie są w stanie sprostać stawianym im zadaniom, a często wręcz nie mogą powstać tam, gdzie są potrzebne. W zasadzie trudno obecnie powiedzieć, kto sprawuje nadzór nad dyplomacją gospodarczą. Ja z dużą sympatią odnoszę się do portugalskiego przykładu, gdzie placówki, czy też biura zagraniczne portugalskiej agencji, będącej odpowiednikiem naszego PAIH, tymi biurami kierują dyplomaci wspierani przez pracowników lokalnych. Placówki te współpracują oczywiście z ambasadami Portugalii. W przypadku zagranicznych biur PAIH też byłoby wskazane, żeby w wielu takich biurach ich kierownicy mieli status dyplomatyczny. Dotyczy to w szczególności placówek organizowanych w krajach, w których dominuje protekcjonizm państwowy. Problemem, który od lat utrudnia nam rozwój relacji z regionem, chociaż obecnie bardziej niż kiedykolwiek, o czym wcześniej wspomniałem, to brak odpowiedniej współpracy międzyresortowej. Często mówimy o istnieniu tak zwanej Polski resortowej. Dam może dwa przykłady, jeśli pani doktor pozwoli. Pierwszy to taki z własnych doświadczeń. Pamiętam, jak w Brazylii negocjowaliśmy umowę o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. I po kilku godzinach negocjacji, gdzie z naszej strony uczestniczył dyrektor odpowiedniego departamentu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nagle Brazylijczycy mówią, że ale zaraz, że oni tego nie widzą w tym tekście, który mają. Mieli zupełnie co innego, bo co się okazało, że nasze ministerstwo przekazało ambasadzie brazylijskiej w Warszawie kontrpropozycję, której nie przekazało do wiadomości nawet Ministerstwu Spraw Zagranicznych. I ta kontrpropozycja czy nie dotarła do Brazylii, czy też Brazylii gdzieś utknęła w szufladzie, dość, że nasi partnerzy brazylijscy posługiwali się zupełnie innym projektem porozumienia. Jakoś straciliśmy kilka godzin, jakoś nam się udało wyjść z tej opresji, ale to jest przykład na to, do czego prowadzi taki brak koordynacji, gdzie polityki zagranicznej, w której takim koordynatorem głównym powinno być jednak
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kolejny przykład jest z lat nieco wcześniej, bliższych nam teraz. No, chodzi o Panamę. Panama bardzo często jest jakby na krytykowana przez Unię Europejską, trafia na czarne listy, w związku z tym z rajami podatkowymi. Można zajmować różne stanowiska, w każdym razie faktem jest, że Panama postąpiła, no jakby zrobiła duży postęp w drodze do większej transparentności, w drodze do starania się spełniania wymogów OECD i Unii Europejskiej w zakresie transparentności finansów. W związku z czym no, my tymczasem zajmujemy, czasami zachowujemy się bardziej papiesko niż papież, to chętnie Ministerstwo Finansów nas wprowadza na listę państw, które, znaczy chętnie jakby zajmujemy bardzo krytyczne stanowisko wobec Panamy. Przy czym niekoniecznie jest to, nie zawsze jest to konieczne, to znaczy część państw, ważnych państw unijnych, wcale takie krytyczne, takiego krytycznego stanowiska wobec Panamy nie zajmuje. Panama się na to często obrażała, aczkolwiek, tak jak mówię, starała się jednak wypełniać oczekiwania unijne, ale często tworzyła swoją czarną listę, na którą też oczywiście trafialiśmy. No i w czasie, kiedy jakby strategicznie zależy nam na rozwijaniu tych relacji, dobrze nam się układa w początkowej fazie ta współpraca, no to trudno jest być tak niekonsekwentnym. Innym z kolei jeszcze elementem, żeby już tak za długo nie przynudzać, ale to jest no taki, odczuwamy jakby wyraźny brak możliwości wykorzystywania narzędzi współpracy rozwojowej. Otóż nasze zaangażowanie właściwie ogranicza się do udziału w ramach unijnej współpracy rozwojowej z regionem. Polska dostosowała się jakby do wytycznych OECD dotyczących naszej koncentracji środków pomocowych i ograniczenia liczby odbiorców. Niezależnie od tego, wiele państw regionu uzyskało status tak zwanych middle income countries, co ogranicza formalnie możliwość udzielania pomocy. Mając jednak na uwadze nasze wcześniejsze doświadczenia, warto przynajmniej powrócić do praktyki udzielania pomocy za pośrednictwem naszych ambasad w ramach tak zwanych małych grantów. I na koniec być może takim największym problemem, o czym już wcześniej wspomniałem, jest brak długofalowej strategii z wyraźnie określonymi celami, priorytetami i obszarami działania i takim konsekwentnym działaniem, konsekwentnymi działaniami skoordynowanymi w różnych obszarach współpracy. Tutaj odnosząc się do też przykładów, które przedstawił pan ambasador a propos braku tej koordynacji, ona rzeczywiście jest no, takim czynnikiem, który powoduje po prostu zaprzepaszczenie wielu szans na rozwój efektywnej współpracy. Pamiętam też przykład próby nawiązania współpracy, ściślejszej współpracy gospodarczej z Wenezuelą swego czasu, kiedy to w pracach na rzecz podpisania umowy o współpracy gospodarczej brało udział Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski i Ministerstwo Gospodarki. To wszystko działo się w kontekście uruchomienia takiego programu preferencyjnego Unii Europejskiej, szeregu ułatwień współpracy z państwami, w których właśnie istnieją pewne ograniczenia czy bariery. I w czasie, w którym jeden z resortów dążył do podpisania newralgicznej umowy z Caracas, drugi podejmował działania na forum Unii Europejskiej mające na celu skreślenie Wenezueli z owej listy. Więc też taki bardzo wyrazisty przykład niesubordynacji, braku koordynacji, tak, czy pewnego podziału kompetencji i koordynacji no, w tym zakresie. Niestety nasze działania mają często taki charakter doraźny, akcyjny. To nie powinno tak wyglądać, to znaczy mam konkretne przykłady, no jakby sam w tym uczestniczyłem w pewnym sensie, bo na przykład byłem zaangażowany w promowanie naszej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. W związku z czym, to zresztą wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów nam udzieliły poparcia. Natomiast no, różne rzeczy przy takich okazjach obiecujemy, nie będę ukrywał. Szczególnie dla takich państw, małych państw karaibskich, to jest bardzo istotne, są takie obietnice, a potem jakby bardzo często o tym zapominamy. Byłem też, pamiętam nasze działania na rzecz promocji
Expo Wrocław 2012, gdzie były wręcz łapanki organizowane na wiceministrów. No, bo to absolutnie doraźne działania, gdzie różne rzeczy obiecywaliśmy. Natomiast tu aż się prosi w przypadku państw karaibskich, no, przy takiej rozsądnej strategii, no, żeby dobrze było być, mieć status obserwatora przy CARICOM na przykład i w sposób, dlatego że jeżeli i mając też możliwość, o czym wspomniałem wcześniej, możliwość posługiwania się małymi grantami, czyli takiej na mniejszą skalę współpracy rozwojowej, ale już tak bezpośrednio udzielanej przez Polskę, wprawdzie w małym zakresie, ale to znajduje wielkie nagłośnienie w takich krajach, w małych państwach karaibskich, to dosyć szybko można też zdyskontować też po prostu w gronie całej wspólnoty państw karaibskich. W związku z czym no, powinniśmy być w tym konsekwentni i w większym stopniu i nie działać na zasadzie jakichś doraźnych akcji. Słuchasz podcastu Uniwersytetu Śląskiego. Interesujące tematy, wyjątkowi eksperci. Panie ambasadorze, wspomniał pan ambasador o niektórych czynnikach też ułatwiających współpracę Polski z tym regionem, chociażby bliskość cywilizacyjna, tradycje kulturowe, czy pewna komplementarność gospodarek polskiej i latynoamerykańskiej, cała właśnie atrakcyjność tego regionu, tak, ze względu właśnie na potrzebę czy to tworzenia, czy modernizacji infrastruktury, szeregu inwestycji, czy właśnie ten ogromny rynek konsumencki przy dość szybkim przyroście demograficznym i właśnie rosnącej klasie średniej, która zgłasza coraz większe potrzeby i możliwości zarówno inwestycyjne, jak i konsumpcyjne. I w tym kontekście chciałabym się odnieść i nawiązać do Polonii, która przez lata była również postrzegana i uwzględniana jako jeden z elementów, czynnik sprzyjający rozwojowi współpracy polsko-latynoamerykańskiej. Polonii, która jest tam, która od lat była duża liczebnie i dość dobrze zorganizowana, chociaż tutaj też pojawiają się pewne problemy w zakresie funkcjonowania organizacji chociażby polonijnych w Brazylii. Natomiast dzisiaj liczebność Polonii latynoamerykańskiej no dość trudno jest tak precyzyjnie określić, chociaż ze względu na to, na ile potomków polskich emigrantów, którzy no nie posługują się już językiem polskim, nie podtrzymują właściwie polskich tradycji, czy nawet nie odwiedzili kraju swoich przodków, możemy w ogóle postrzegać w kategorii Polonii. Natomiast mówi się około 2,5 miliona osób pochodzenia polskiego w Ameryce Południowej, Polonia brazylijska około 1,5 miliona osób i stanowi ona trzecią pod względem liczebności grupę polskich emigrantów po Stanach Zjednoczonych i Niemczech na świecie. No ale właśnie, czy potomkowie polskich emigrantów, Polonia latynoamerykańska może dzisiaj stanowić pewien istotny argument przemawiający za rozwojem relacji, czy też czynnik sprzyjający rozwojowi kontaktów z Polską? No to też jest dosyć taki złożony problem, to znaczy przede wszystkim tak, no tak jak pani powiedziała, no to jest, szacuje się, bo to, te szacunki są oparte tak naprawdę na spisach, jakie były jeszcze przed II wojną światową robione w Brazylii i jaka była wtedy liczebność procentowa, procentowy udział Polonii w społeczeństwie brazylijskim, no i jak w związku z tym takich z porównawczych badań można szacować i jak w tym momencie, teraz, jaka to jest liczba, no to jest tak jak, no niektórzy nawet mówią do 2 milionów, jeśli chodzi o Brazylię, no powiedzmy, ja bym był też skłonny raczej trzymać się tej liczby 1,5 miliona. Drugim takim państwem jest Argentyna, gdzie mówi się 300 tysięcy, 0,5 miliona z polskimi korzeniami, głównie to jest diaspora żydowska. Natomiast co jest charakterystyczne dla tej Polonii naszej, to jest to, że no, po pierwsze, jeśli chodzi o brazylijską Polonię, to większość, którą dobrze zdołałem poznać, pełniąc funkcję ambasadora RP w Brazylii, no większość, zdecydowana większość naszej Polonii nie posługuje się językiem polskim. To być może kontrastuje też z takimi miejscami, jakie poznałem w Paranie, w stanie Parana, gdzie wręcz na przykład w takiej miejscowości Santana, gdzie wręcz małe dzieci
tylko po polsku mówiły, tak? A dopiero zapominały tego języka, kiedy już poszły do szkoły na dalszym etapie. Natomiast z domu wynosiły język, i to jeszcze w takiej formie no, XIX-wiecznej bardzo często, co było zresztą bardzo piękne. Natomiast dla nich często, dla Brazylijczyków z polskimi korzeniami, powodem jakby niepotrzebnym, powodem wstydu. Natomiast ja bardzo z zaciekawieniem rozmawiałem z Brazylijczykami, którzy na przykład połączyli obie formy językowe, polski z portugalskim, i na przykład lał się żar z nieba. Ja mówiłem godzina 12, no powiedzmy kilka minut po 12, ja mówiłem dzień dobry, a odpowiadali mi brazylijscy polonusi, nie lubię tego słowa, Brazylijczycy z polskim pochodzeniem, odpowiadali mi dobry wieczór. Ja im odpowiadałem dzień dobry, odpowiadali dobry wieczór, no bo dostosowali do języka portugalskiego. No, w języku polskim nie ma dobre popołudnie, w języku brazylijskim jest, no ale to w takim razie musi być dobry wieczór, no bo jakaś różnica musi być. Bardzo to było miłe, ale to taka anegdota. Natomiast fakt jest faktem, że większość Brazylijczyków nie polskiego pochodzenia nie posługuje się językiem polskim. Nie powstało nigdy silne lobby, mimo że byli Brazylijczycy, na przykład Jacques Wagner, który był doradcą prezydenta, byłego prezydenta Lula da Silva, a potem i był też gubernatorem stanu, jeśli pamiętam, Minas Gerais, który wręcz dostał paszport polski, gdzie jest Jacek Wagner, tak, Jacques Wagner, a potem jego synowie. Więc i on z dumą zawsze mówił, i tu nie ma w tym, że prezydent o mnie mówi, ty Polaku, bardzo był z tego dumny. Natomiast jakby nic z tego większego nie wynika dla nas, w sensie powstania lobby. Nawet ukraińska mniejszość, nie mówiąc już o Niemcach, których szacowało się kilka lat temu jeszcze na jakieś 5 milionów z korzeniami niemieckimi w Brazylii, no ma o wiele większe przełożenie na politykę, czy też wręcz w Oktoberfestach niemieckich uczestniczył właśnie prezydent Lula, miewają swoich deputowanych. U nas to trochę słabiej wygląda, aczkolwiek co nie znaczy, że tego nie należy, że należy to nie doceniać. To znaczy bywało w kręgach politycznych, bywali politycy z polskimi korzeniami, no wspomniany już Jacques Wagner, i zawsze możemy też liczyć na ich wsparcie. Jest jeszcze inna rzecz. Polonia jest bardzo, no jakby mogłem korzystać wręcz ze wsparcia Polonii, kiedy na przykład chodziło o prostowanie fałszerstw historycznych tych osławionych polskich obozów śmierci. Bardzo Polacy się w to, czy też Brazylijczycy polskiego pochodzenia, bardzo się w to angażowali, także przy promowaniu polskiej kultury, przy różnego rodzaju działaniach, które zbliżają nasze narody, możemy liczyć zawsze na wsparcie, i to takie bardzo, bardzo duże, naszych kręgów polonijnych. Może gorzej z tym lobby, ale nie należy tego nie doceniać. I też były podejmowane próby, i w przypadku na przykład młodych przedsiębiorców to też spotyka się z zainteresowaniem ich jakby możliwości prowadzenia interesów z krajami, z ojczyzną ich dziadków, ich przodków. Natomiast możliwość takiego stworzenia lobby, jak do tej pory nigdy to nam się nie udało, ale dam też inny przykład, taki mówiący o tym, no, dający obraz faktycznego potencjału. No, kiedy są organizowane wybory w Brazylii, no to uczestniczy w nich kilkaset osób. W tych kiedyś jeszcze trzech polskich konsulatach generalnych, obecnie jeden konsulat generalny i ambasada, więc to są nieduże liczby, prawda? Ale należy jakby mimo wszystko, mimo tego, co powiedziałem, należy bardzo jakby wspierać Polonię, na ile to się da, i starać się wykorzystywać te nasze więzi z Polską, dla budowy wizerunku Polski, dla wzmacniania więzi
bezpośrednich między naszymi krajami. Tak sobie myślę, że być może takie zainteresowanie Polską i taki powrót do swoich korzeni w kontekście osób, potomków, tak, osób pochodzenia polskiego w Ameryce Łacińskiej, być może może sprzyjać temu też współpraca naukowa, wymiana młodzieży. Tutaj jest szereg umów podpisanych chociażby z Brazylią czy z Meksykiem, przewidujących właśnie współpracę zarówno akademicką, jak i w ramach tej współpracy wymianę studentów, doktorantów, pracowników naukowych. Być może tego typu działania również pomogą w jakiś sposób odświeżyć właśnie czy to pamięć o przodkach, czy właśnie zachęcić na przykład do odwiedzenia Polski, prawda? To się z tym absolutnie zgadzam, tym bardziej, że uważam, że taka bezpośrednia wymiana, a szczególnie na przykład wymiana młodzieży, wymiana naukowców, no oni bardzo często się potem stają jakby ambasadorami naszego kraju w ich ojczyźnie, czy to w Brazylii, czy w Meksyku. Więc jest to takie bardzo skuteczne narzędzie tego właściwie, o co chodzi w dyplomacji, czyli o takie budowanie pomostów między obszarów porozumień i zrozumienia między innymi społeczeństwami, innymi narodami. Więc w tym przypadku tak, i tu jest też bardzo duży potencjał, bo mamy na przykład współpracę archeologiczną. Z Peru mamy współpracę w zakresie aeronautyki, czy z Brazylią, czy z Meksykiem. Mamy możliwości dużej, naprawdę dużej i dobrej współpracy w zakresie medycyny, czy też chociażby szczepionek, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, że takie kraje jak Brazylia, czy nawet Kuba mają doskonałe doświadczenia, jeśli chodzi o walkę z epidemiami jeśli chodzi o produkcję szczepionek. Mamy też w zakresie nanotechnologii możliwość takiej współpracy, także bardzo mnie to zbudowało, że w ostatnich latach rzeczywiście udało nam się zacieśnić takie więzi bezpośrednie między uniwersytetami różnymi, bo to z różnych uczelni, z różnych miast polskich i partnerami latynoamerykańskimi. To jeszcze ostatnie może pytanie na koniec, takie nawiązujące do takich możliwości współpracy jeszcze na szerszym forum, to znaczy jakie działania w ocenie pana ambasadora, już podsumowując nasze spotkanie, należałoby podjąć, żeby zwiększyć znaczenie Polski w Ameryce Łacińskiej i w regionie Karaibów, przede wszystkim na forum za pośrednictwem narzędzi unijnych, korzystając z różnych mechanizmów na forum Unii Europejskiej. Czy Polska według pana ambasadora miałaby tu do odegrania jakąś istotną rolę, zakładając oczywiście istnienie odpowiedniej woli politycznej? Znaczy, oczywiście tak nagle Polska nie stanie się głównym graczem unijnym w Ameryce Łacińskiej, gdyż no, są wiadomo, jakie państwa najbardziej się tam liczą. No, to są Hiszpania, Niemcy, Portugalia, tak. No, kogo jeszcze nie wymieniłem, Francja, Włochy, no Wielka Brytania do niedawna, no ale już nie jest w Unii, więc to są różne zaszłości też historyczne i tradycje historyczne, plus siła tych państw oczywiście gospodarcza, która powoduje, że ich pozycja jest silniejsza. Niemniej w sprawach zarówno w kwestiach, w sprawach współpracy gospodarczej możemy znacznie poprawić naszą pozycję. W zakresie współpracy politycznej też możemy, no szczególnie na forum międzynarodowym, możemy utrzymywać jakby bliskie relacje i pogłębiać te relacje z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Więc możliwości jest dużo, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no zasadniczą sprawą jest, jaka jest nasza pozycja w Unii Europejskiej. Więc dopóki ona będzie osłabiona, to też nie będziemy mieli mniejsze możliwości, gdyż jesteśmy, no nie mamy tak wielkiego potencjału, żeby niezależnie od Unii Europejskiej budować naszą politykę wobec tego regionu. To znaczy, chociażby warto by było wykorzystać takie
jak porozumienia nowej, układy stowarzyszeniowe nowej generacji między Unią Europejską a Mercosur, albo Mercosur, jak mówią Brazylijczycy, czyli rynkiem południowym, tak, Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, a między Unią Europejską i Chile, które prawdopodobnie niedługo, miejmy nadzieję, uda się sfinalizować ostatecznie. Więc dobrze by było móc z tego korzystać, gdyż wszystkie doświadczenia, jeśli chodzi o tego rodzaju porozumienia, czego najlepszym przykładem jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej, no, owocują jakby zwiększeniem obrotów handlowych zdecydowanym. I to nam by też pozwoliło jakby zwiększyć, poprawić, umocnić nasze relacje dwustronne z państwami tego regionu. Także to plus ten tak zwana taka jakby wartość dodana w postaci tej Polonii, o której mówiliśmy, no i jakby też tradycja, no fakt, że nie mamy żadnych jakby większych spornych problemów w relacjach z krajami regionu i mamy dobre tradycje relacji politycznych, no, daje podstawy, żeby sądzić, że uda nam się w bliższej lub w bliskiej lub nieco dalszej, ale nie za dalekiej przyszłości, no, zrealizować te wszystkie działania tak, żebyśmy już przestali mówić o niewykorzystanym potencjale współpracy gospodarczej. Dokładnie. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. Ja również trzymam kciuki za to, żeby ta mantra przełożyła się na realne działanie i zaowocowała rzeczywiście intratną współpracą, bazując właśnie na tych naszych bogatych doświadczeniach i też zainteresowaniu współpracą z Polską ze strony Ameryki Łacińskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Brazylii i Wenezueli, pan Krzysztof Jacek Hinz. Raz jeszcze dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, panie ambasadorze, i rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam państwa do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu na temat wyzwań i dylematów polityki zagranicznej Polski w XXI wieku. Do usłyszenia. Podcast Uniwersytetu Śląskiego. Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku. Wyzwania, dylematy, perspektywy. Opinie gości i ekspertów biorących udział w podcaście odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako oficjalnego stanowiska Uniwersytetu Śląskiego czy Instytutu Nauk Politycznych, jak również opinii osób prowadzących podcast. Słuchaj podcastów Uniwersytetu Śląskiego.